W tym filmie powiemy sobie, jaki jest związek gradientu funkcji z poziomicami tej funkcji. No i mam tutaj przykład funkcji dwóch zmiennych. F od x, y równa się x razy y. No i tutaj mamy wykres tej funkcji. Na osi z są wartości funkcji, a x, y to jest płaszczyzna argumentów tej funkcji. No i wykres jest w postaci takiej płaszczyzny tutaj przedstawiony. No i teraz, co to jest poziomica funkcji? Otóż poziomica to jest zbiór tych punktów, w których funkcja ma pewną ustaloną wartość. No na przykład możemy sobie ustalić wartość, kiedy funkcja jest równa 3. Zapytać, dla jakich argumentów funkcja jest równa 3? Czyli przecinamy wykres tej funkcji taką płaszczyzną. No i dostajemy coś takiego. Jak popatrzymy teraz na z góry na to, jak to wygląda, no to na płaszczyźnie xy to będzie taki kształt. No bo tutaj funkcja ma takie wartości. No i oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać wartość i dla każdej wartości mamy inny kształt tej poziomicy. No i jak popatrzymy właśnie sobie z góry na wykres tej funkcji, no to tutaj możemy sobie tę poziomicę tutaj popatrzeć, jak te poziomice będą wyglądały. No i jak weźmiemy wykres takich poziomic, na przykład co jeden, czy co jakąś ustaloną wartość, no to dostaniemy coś, co się nazywa wykresem konturowym. No i teraz właśnie przejdziemy do takiego wykresu konturowego. O, tutaj mam wykres konturowy, to już mi jest niepotrzebne, tej właśnie funkcji f od x, y równa się x razy y. No i tutaj mam narysowane różne poziomice tej funkcji. Czyli jeszcze raz przypomnę, że jak mamy taką poziomicę, no to możemy sobie myśleć o tym w ten sposób, że na przykład weźmiemy sobie taką poziomicę tutaj, no to odpowiada to takiej sytuacji, że tutaj wartości funkcji na przykład f od x, y są równe na przykład 2. No to znaczy, że x razy y jest równe 2, czyli możemy myśleć o ten sposób, że y to jest 2 przez x i to jest wykres takiej funkcji. No i tutaj ta stała 2 się zmienia, na każdy z tych poziomic ta stała jest inna. No dobrze, a teraz obliczymy sobie gradient tej funkcji. To mi tu już nie będzie teraz potrzebne, to mogę tutaj wyczyścić. No dobra, no to liczymy ten gradient. Gradient funkcji f w punkcie x, y to, jak wiemy, jest taki wektor, którego współrzędnymi są pochodne cząstkowe po wszystkich zmiennych, w tym wypadku po dwóch zmiennych, czyli df po dx, df po dy. No i tutaj to różniczkowanie jest bardzo łatwe. Jak mam funkcję x razy y, różniczkuję po x, pochodną cząstkową po x liczę, no to y traktuję jako stałą, pochodna x razy stała to jest po prostu ta stała. Jak różniczkuję po y, to tym razem x traktuję jako stałą, czyli tutaj ta pochodna to będzie po prostu x. To więc wartość tego pola wektorowego w punkcie x, y to jest wektor o współrzędnych y, x. No wiemy, że gradient jest polem wektorowym, czyli na przykład gdybym chciał znaleźć, jaki wektor będzie w punkcie na przykład o współrzędnych 2, 1. No to będzie to wektor o współrzędnych 1, 2. Tak, no bo jedynka to jest ta druga współrzędna, a dwójka to jest ta pierwsza. Czyli wartość tego pola wektorowego w punkcie o współrzędnych 2, 1, no to jest taki punkt, x jest równe 2, y jest równe 1, no to jest wektor o współrzędnych 1, 2. Czyli to będzie tutaj w tej skali jakiś taki wektor, czyli to jest wektor o współrzędnych 1, 2 i on jest właśnie w punkcie, zaczepiony w punkcie o współrzędnych 2, 1. No dobra, no i możemy teraz sobie narysować całe to pole wektorowe. Tutaj jestem na to przygotowany. O, tak będzie wyglądało to pole wektorowe. Jak narysujemy sobie wszystkie te strzałeczki, one tutaj oczywiście są przeskalowane tak, żeby tutaj się mieściły na tym wykresie i nie nachodziły jedna na drugą, więc odpowiednio są zmniejszone. No i widzimy, że tutaj w okolicy zera to ten gradient jest bardzo mały i on tutaj, te strzałki są tutaj, gdzie są coraz dłuższe, no to wiemy, że tutaj spadek, czy też wzrost wartości funkcji jest coraz większy. No to możemy sobie teraz wyczyścić, bo trochę nam tutaj zaciemnia obraz. I zastanówmy się teraz, co tutaj widzimy na tym wykresie ciekawego. Otóż widzimy, że jak mamy poziomicę funkcji i gradient, no to widzimy, że wszędzie tam, gdzie gradient przecina, gdzie te wektorki przecinają te poziomice, czy jak popatrzymy tutaj, czy tutaj, to widzimy, że
że ten gradient jest zawsze prostopadły do tych poziomic. Popatrzymy tutaj na przykład, popatrzymy sobie tutaj. Widzimy, że gradient przecina te poziomice zawsze prostopadle do nich. No i to jest taka właściwość gradientu, bardzo ważna. I teraz zastanówmy się, z czego ona wynika. Weźmy sobie jakiś tutaj fragment, na przykład powiedzmy, że weźmiemy taki tutaj niewielki obszar i weźmiemy jego powiększenie. Możemy sobie wyobrazić, że tutaj powiększamy ten fragment przez jakieś szkło powiększające. No i tutaj będzie gdzieś ta poziomica. Ta poziomica, powiedzmy, ona przebiega tutaj przez ten obszar jakoś tak. No i jesteśmy tutaj w jakimś punkcie. Jesteśmy w jakimś punkcie i w tym punkcie pytamy, jaka jest linia, jaki jest kierunek najszybszego wzrostu wartości funkcji. No bo wiemy, że gradient to jest ten kierunek, w którym funkcja najszybciej rośnie. No to zastanówmy się, gdzie jest jakaś sąsiednia poziomica. Powiedzmy, że to jest taka poziomica, na której wartość funkcji jest równa na przykład 2. No to weźmy jakąś taką poziomicę, która jest bardzo blisko tutaj. Ona gdzieś tutaj, powiedzmy, jest bardzo blisko, gdzie wartość funkcji jest na przykład 2,01. No i teraz zastanawiam się, w którą stronę pójść z tego punktu, żeby jak najszybciej dojść do tej kolejnej poziomicy. No to możemy pójść w takim kierunku, możemy pójść w takim kierunku, w takim. No i każdy z tych kierunków oznacza wzrost o 1/100 wartości funkcji. No i teraz zastanawiam się, w którą stronę pójść, żeby ten wzrost osiągnąć jak najszybciej. No to jest dosyć oczywiste, że najszybciej, no to jak pójdziemy po najkrótszej drodze, czyli kiedy ta droga, którą musimy dojść do tej wartości funkcji większej o 1/100 jest najkrótsza, no to jasne jest, że tutaj trzeba wziąć taki kierunek, który jest prostopadły do obu tych poziomic. No tutaj specjalnie wziąłem takie poziomice, które są bardzo blisko siebie. No bo im bliżej siebie są te poziomice, tym dokładniej one będą właśnie równoległe. Jak będziemy to powiększać, coraz bardziej powiększać, to te poziomice będą się stawały coraz bardziej proste w tym powiększeniu i będą coraz bardziej równoległe do siebie. No i wtedy najszybszy wzrost osiągamy idąc w kierunku, który jest prostopadły do tych poziomic. No i to jest właśnie bardzo ważna lekcja, jaką wyciągamy, że kierunek gradientu jest zawsze prostopadły do poziomic funkcji.